Cześć, mamy wam wszystkim ludzie, z tej strony Lulu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a tym razem jest Warface, gra, w którą przegrałem... Aha, gra, w którą przegrałem w chuj godzin na Xboxie. To jest gra naprawdę w miarę fajna. Dobra, jeden zabity. Tylko kurde, nie wiem, czy sensitivity nie mam za duże. Ta gra jest naprawdę fajna pod tym względem kooperacyjnym, deathmatchowym, jak i papier galania się. Gdzie mi mogę pomóc? Mi się ta gra bardzo kurwa podoba, nie? To jest coś kurwa typu CS, jak zarazem Call of Duty. Zajebista według mnie gra, nie? Macie jakieś tam misje, które musicie wykonać ze swoją ekipą, bądź też nie musicie ze swoją ekipą. Misje są jakieś tam. Nie wiem, nie grałem w misje jeszcze. Na Xboxie grałem, mi się tam podobało też. Co jeszcze? Będę to zaraz nagrywał jeszcze z chłopakami z ciągu live'ów. Bo im powiedziałem o tej grze w sumie. Ja tak miałem na Steamie i... Nie grałem w sumie. To jest naprawdę jedna z lepszych gier FPS. FPS? Czy chuj wie co. No. Także muszę generalnie ogarnąć mniej więcej jak się w nią gra na kompie. Bo to jest zupełnie różnica w chuj, nie? Odłamkowy! To jest różnica w chuj pomiędzy grą na Xboxie a grą na kompie, bo to zupełnie inaczej wyglądało, bo zupełnie inaczej się grało, nie? No, ja mam tutaj bodajże czwarty poziom. Kurwa, dalej muszę coś zacząć zabijać, teraz nie idzie. Generalnie na takie mapy najlepsza jest kurwa szturm, nie? Wtedy dostajecie pompę i fizgacie we wszystko i wszystkich po prostu. Nie wiem co. Mogą się kampić do góry, o, tak jak widzicie, to są takie miejsca, w których można się podsadzić razem. Pierdolone ślizgi robi właśnie. Pierdolone. Tu ten mogę zrobić podgląd. A jak ślisk? Dobra, muszę zobaczyć jak się robi ślisk, bo to jest dosyć w sumie nawet ważne, bym powiedział. O, widzicie, pompa i nie ma chuja, nie? Po prostu. Jeden strzał i cię nie ma. Muszę ogarnąć jak się właśnie robi te pierdolone. To jest w sumie fajna rzecz. Polowanie czaszki. Ja w biznes, tak. Dzisiaj jest co? Piątek. To wleci piątek i sobotę. Jeszcze zaraz sobie zmniejszę czułość myszy. Widzicie, taki ślizg i mógłbym je zabić generalnie, gdybym miał pompę, nie? Bo z tego ślizgu idzie też strzelać. Nawet wchodzi. Będę sobie wykupować pompę. No i za każdy level, im większy macie level, tym większe macie bronie, nie? No dalej, gościu. O, i wszystko. I
to właśnie, widzicie, to jest taka kooperacja, nie jeden pomaga jednemu, to pomaga drugiemu. Muszę ogarnąć jeszcze jak generalnie gra. Wiecie, jak robić jakieś tam wrzucanie coś, wrzucanie okej, ale... jak robić ślizgi, jak się kłaść, nie? Bo to teraz sobie zobaczę z tego z poziomu opcji medic sniper na razie. Dobra, opcje sterowanie, sterowanie, tak, podsunięcie, lewy kontrol, skok, czołganie się X, tryb biegu shift, użycie ślizg F, ok. No i w sumie walk, atak wręcz V. Przodowanie będzie tak. Jeszcze czułość muszę tylko. Grafika, sterowanie. Jeszcze do 10. Będę być dobrze. Zginął. I aha, jest to coś takiego jak asysty generalnie. O kurwa. Patrzcie, tak wygląda ślisk. No, z pompą i nie ma opcji, nie? Trzeba po prostu zrobić sobie rangi i wtedy to się zajebiście gra, nie? Na takich mapach, bo możecie sobie przełączać w każdej chwili. Jeps, jeszcze raz podczas ślizgu, nie? To jest gra zajebista po prostu. Jestem głupi, że przestałem. Lepsze karaby mi chodzi. No ale w sumie też wypadałem, bo źle strzelałem. No dobra. Tyle swojego wstępu. O tej grze. Swojego wstępu. A, już się wydał. Pizdu. Ale kurwa dostał gościu. Widzicie, gościu ma pompę, nie? Napierdalak pojebany ze ślizgu. Gdyby nie... O kurwa, ci też się ujebali. Za każdy mecz dostajecie kasę. Za tą kasę oczywiście kupujecie sobie bronię, jakieś tam ulepszenia, helmety, kurwa, bronie. Wszystko po prostu, nie? Co tam jest... A jebany. Co tam jest potrzebne do walki. Jakieś lepsze wszystko po prostu. Czekajcie, może się tu... Może ktoś przyjdzie, czy albo nie. Przyjdzie ktoś? No, pięknie. Snajperkę i pozamiatał, nie? Ja się też może zaraz postawić. Snajpera. No co za chwilę. No. Przegrywamy małą ilością fragmentów. Nie? Kurwy, no tak skakamy raz. Zaraz jeszcze biję kalam. Odrodzimy się jako snajper i o, bo obecnie mamy 45 sekund. Jak na moje to jest trochę długo, nie? Na Xboxie, o, na Xboxie to było tak, 10 bodajże sekund się odradzałeś ze zmianą klasy. To jest najgorsza snajperka jaka jest. Czekajcie, położymy się. X. Wchodzimy się, napierdalamy. No, przelaz tu. Widzicie, ma lepszą snajperę i na jeden strzał, nie? Na przykład.
A nie dostałem ani w baniak, ani w nic. No. No, jeszcze pokażę inwentory, wybory ten. O, tu macie głosowanie na mapy, nie? Na przykład. I na przykład zagłosowałem sobie na to, bo to... Albo dobra, na to, żeby wam pokazać jakąś inną mapę. Ja zarobię $264. To jest w sumie mało. Są fajne misje te kooperacyjne. Ja zaraz przejdę do chłopaków na kanał i zobaczę, jak tam z ich pobieraniem. Coś się zajebało w akcji? Nie, myślałem. O, mam nową rangę. Dalej. Dostałem shotguna. No i pięknie. Mam... Dobra, trzeba... Aha, żeby się przeszkolić na medyka, trzeba przejść szkolenie. I tak jest z każdą rangą. Teraz wam pokażę szkolenie na medyka. I w sumie po tym może jeszcze jeden meczyk. No, jesteśmy w helikopterze. Teraz czas poznać tajniki innej klasy. Witaj w programie szkolenia medycznego. Sanitariusz to niezwykle ważna klasa w trudnych misjach PvE, a i w PvP może przeważyć strzelec zwycięstwa. Załącz do członka drużyny. Ikonka książki informuje, że jeden z twoich jest poważnie ranny. Sanitariusz może go wskrzesić defibrylatorem. Wyjmij... Niektórych obiektów, na przykład bramy i drzwi, można używać. Jeśli interakcja jest możliwa, po podejściu do obiektu pojawi się odpowiednia ikonka. Umieść ładunek typ 4 na bramie. Mogę sobie umieścić, kurwa, apteczkę, nie? Defibrylatorem kupuję. Zostałeś ranny w wybuchu. Na szczęście sanitariusze mogą leczyć nie tylko innych, ale i siebie. Wylecz członka drużyny. Wytrzymaj, zaraz cię poskładam. Bo mały błąd. Wylecz się. Dzięki. Sanitariusz jest uzbrojony w strzelbę. Jest to bardzo groźna broń na krótki dystans. Przejdź dalej ulicą i zestrzel jak najwięcej celów. Proste pójść tą pompą, nie? Choć sanitariusz jest groźny w walce na krótki dystans, większość czasu w misjach PvE poświęcisz zapewne na leczenie innych. Każdy żołnierz Warface potrafi się wślizgiwać. Wślizgnij się pod przeszkodę. O, ale zypę. Opanowanie wślizgu jest dla sanitariusza szczególnie ważne. Manewr ten pozwala mu uniknąć ostrzału i zastrzelić wroga z bliska. Spróbuj trafić w cel podczas wślizgu. Kiedy dystans do celu się zwiększa, strzelby zadają znacznie mniej obrażeń. Sanitariusz nie jest więc zbyt skuteczny w walce na odległość. Spróbuj trafić odległy cel. Przyceluj, aby go zlikwidować. Przyceluj strzelbą. Każdy żołnierz ma do dyspozycji pistolet. Nie jest on równie skuteczny jak broń główna, ale za to przejdź do punktu ewakuacyjnego. No wam, wiecie, pierdoli takie podstawowe rzeczy. Gratuluję żołnierzu. Jesteś już gotów do walki. Twój oddział już na ciebie czeka. No dobra, ukończyliśmy tutorial. Kończy szkolenie medyka. I na każdą rangę tak musicie zrobić generalnie. No. Ale niech nas przerzuci tylko do tego. Wybierzemy sobie jakiś meczek. 14 minut. Nagrywanie. Jestem ciekaw, bo generalnie przycina ekran. Podczas tego, jak ten się wczytuje, nie? O, mam medyka. Gratulacja, premiera za awans. Gracz. No. Premiera za awans. O, to jest generalnie, kurwa, broń. Za takie coś dostajecie bronię, nie? I to jest tak kurewsko mocne, ta broń. Ona kosztuje kilka tam tysięcy, nie? No i wyposaż. Wybrana medyka, no i wszystko. No i... Wyposaż. Łe. Dobra, to teraz jeszcze raz zagram sobie ten meczek.
Generalnie to może nie w chuj długo, ale w miarę długo to ładowanie trwa, bo to zależy kto jaki ma internet naprawdę, nie? I to już zależy naprawdę od ludzi, którzy są z tobą w grze. Jak widzicie, mi się załadowało, innym nie. To zależy tylko od neta, nie? Oczekiwania na pozostałych graczy. I to nie wiadomo ile... Generalnie raczej do minuty to jest, to trwa. Sam dokładnie nie wiem, nie? Bo za dużo w to nie mam przegrane. Ale... Myślę, że tak. Takie odznaki co oni mają, to można sobie ustawić w jakiejś opcji, jak się w to nie chce bawić. Po co to? No. Ja wam to jakoś tam może przyspieszę. Albo utnę po prostu. Dobra, jesteśmy. Wyeliminuj drużynę przeciwnika. Lecimy. Wale granatę. To jest mapa. Typowo też. Snajperzy się tam chuj ustawiają mnie. Bo tam z tyłu już był snajper, bo jak dobrze działa. Aha, jak nie naciśnięcie spacji, to nie zacznie tu się odradzić. To jest też taki chyba. Nie wiem. Dobra, lecimy z pompą. To jest w chuj mocno generalnie. Jeps, ślisk. Pa! Już by nie szło. Kurwa, nie trafiłem z pompy. Jestem kurwa głupi. Serio. Nie trafiłem z pompy niego. No, tu kurwa snajperzy są. Kondycję też macie tam jak w Call of Duty. Kurwa. Generalnie tej mapy nie znam. Nie znam, nie znam. To jest mapa w sumie, która jest tylko na kompie. Leży. Granat! Terytorium wroga. Teraz się to wejść z powrotem i do góry. W końcu nie zginę. Ale ja też dostałem punkty za to, że go tam przepałem, nie? Jest chyba jebany snajper. Najlepsze dla mnie to są tamte hakary. A on się wpierdolicie z pompą. Swoje ulepszenia w ciśnięcie C. Macie swoje ulepszenia. To ich nie skrócę. Zjebałem. Dobra, idę do samolotu, bo tu nie ma co.
Nie dostałem. No, snajper. Właśnie czekamy na tego typa. Jest! Serio? Serio? Kurwa. To są po prostu kurwa jakieś jaja. Łano, kurwa, siedzi tam snajper i... Kurwa, jestem przyzwyczajony do dużorka, że się chce, kurwa, kłóca i wszystko zaraz. Dobra, gdzie to są jakieś kurwa debile? Wypierdam. Granat! Wyleć. Ała. Nie, chyba nie. Tu jest mina. Zaraz się rozbiję. A, no i zapomniałem. Można kłaść miny. Z takimi... O, właśnie gościu się w to wjebał. Tu kurewsko. Rani tego. Rani. No zabija od razu, bo są miny. Coś jeszcze takiego było. Taka jakby też C4 jest, że kładziecie ją i są linki. I wtedy jak na przykład... Kurwa, nie mogę nikogo zabić. Wtedy jak na przykład wejdziecie w to, no to giniecie, nie? O ile jesteście gdzieś dalej. Bliżej. A jeżeli jesteście gdzieś dalej, to... Niekoniecznie. O, weszło, kurwa. Teraz weszło ładnie. No, widzicie ten. Gościu teraz zajebał dwóch typów ze ślizgą, nie? Generalnie. To jest kurwa bazuka. O chuj. Z pompy. Dobra, no to tam leci. Granat na przemytanie. I się zawinąłem. Czy tam Baśkę? Nie, nie dostałem. Ten ale tu kurwa i wali dupę. Revolver. No i wszystko. No i on ma dobry helmet, nie? Jest uzbrojony z kurwesem, bo dostał z pompy i nie zginął. No ale ty wiecie, z czasem też każdy będzie miał, nie? O ile będzie... No, ten dostał w banie i chuj. Miał dobry helmet. He. To coś podoba. Co mi się też podoba w tej grze, to to, że mi się pokazuje. To ile razy cię zabił na przykład, nie? No i chuj, no przecież dostał jebaniec. No ale on się leczy, nie? To jest też to. Ale cały czas zapomniałem się leczyć. Rzucam granat! Thank you.
chyba ważny rewolwer, gdybym mi tylko tam karał. Te kurwy. Kurwa, nie da się jeszcze wystrzelanie. Ja pierdolę, no nie. Ja pizgam, no. Ja grać kurwa nie umiem, no. No nie umiem i był. A generalnie nie wiem, czy coś się chyba pojebało w ustawieniach znowu tego programu do nagrywania, że wy tam widzicie pyramida, na klatę, co jest, wiecie. Dobra ludzie, to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. To by było na tyle. Na razie, cześć.